Nieważne, czy jesteś bardziej bogaty, czy mniej bogaty. Nieważne dla Boga, to jest nieistotne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Przyjaciele, każdy człowiek go potrzebuje. Każdy człowiek potrzebuje Jezusa Chrystusa. Biblia mówi o tym, że nie ma w nikim innym zbawienia. Że zbawienie dla człowieka przyszło poprzez Jezusa Chrystusa. Poprzez to, co zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. Wiecie, grzech jest tym, co oddziela ludzi od Boga. Grzech oddziela człowieka od dobrego Boga. I to przekleństwo ciągnie się już od Adama. Natomiast na tą ziemię 2000 lat temu przyszedł Jezus Chrystus, który umarł za mnie i za ciebie. On złożył siebie jako ofiarę, tą ostateczną i wystarczającą do tego, byś mógł spędzić wieczność w niebie. Jezus Chrystus wziął na swoim ciele twoje grzechy, moje grzechy też, ale również grzechy wasze. Biblia mówi, że On poniósł również na swoim ciele nasze choroby i On powiedział, że się wykonało. Przyjaciele, każdy człowiek, który wezwie Jezusa do swojego życia, każdy człowiek, który w Niego uwierzy, będzie miał zmazane grzechy, ponieważ cena za nasze grzechy została już zapłacona. Święta krew Syna Bożego Jezusa przelała się na krzyżu za mnie i za ciebie. Jemu na tym krzyżu, przed ukrzyżowaniem, włożyli mu na głowę koronę cierniową, która wbiła mu się w głowę. Jego biczowali, jemu pluli w twarz i śmiali się z niego, że nazywa się Synem Bożym. Ale Jezus miał plan, Jezus miał cel, On widział ciebie. Kiedy modlił się w ogrodzie, kiedy pocił się krwią, kiedy pocił się ze stresu, przed tym, co go miał spotkać, On pocił się krwią, ale On widział ciebie. On wiedział, że na ten krzyż nie idzie bez powodu. On wiedział, że idzie na ten krzyż, by uratować świat od grzechu. Przyjaciele, i chcemy wam powiedzieć, że nie ma takiego grzechu, za który nie umarł Chrystus. Jedynym grzechem, za który nie ma przebaczenia, to rozminąć się z Chrystusem. Dlatego jesteśmy dzisiaj, by was o tym poinformować. Nie rozmiń się z Bogiem, nie rozmiń się z Chrystusem, nie rozmiń się z tym, co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu. Chcę ci coś powiedzieć, żebyś był czujny, ponieważ diabeł jest księciem tego świata. Biblia mówi o diable, że on chodzi w koło człowieka jak lew ryczący i szuka, by kogo pożreć, by człowieka na czymś przyłapać. I jemu zależy na tym, aby człowiek nigdy w swoim życiu nie spotkał się z Bogiem. Diabeł zrobi wszystko. On ci tak zaplanuje dzień, on ci tak zaplanuje życie, żebyś nigdy nie doświadczył Boga. Natomiast do ciebie należy decyzja, kiedy słyszysz te słowa, nie zatwardzaj rzeszowaniny swojego serca, ale przyjdź do Boga i powiedz: Panie Boże, jeżeli ten człowiek z mikrofonem dzisiaj, który mówił o tobie, mówi prawdę, to ja chcę ciebie poznać. Chcę ciebie poznać taki, jaki jesteś naprawdę. Przyjaciele, chcemy wam powiedzieć, że Bóg jest przyjacielem, że to jest dobry tata, któremu zależy na człowieku, ale on nie nagnie wolnej woli, którą nam dał. To diabeł nagina wolną wolę człowieka, ale Bóg nigdy tego nie zrobi. On zrobił krok w kierunku człowieka, umarł i zmartwychwstał, by dać nam życie wieczne. On na tą ziemię zesłał Ducha Świętego, którym możesz zostać zapieczętowany na dzień odkupienia. Duch Święty może zamieszkać w twoim wnętrzu. Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie ujrzy Bożego Królestwa. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Bożego Królestwa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten świat ci powie, religia ci powie, że masz być dobrym człowiekiem, że masz się starać, że masz sobie zasłużyć na życie wieczne, że masz sobie zapłacić. A Jezus mówi do ciebie, ten, który umarł za ciebie, jeśli uwierzysz we mnie, jeśli do mnie zawołasz, ja przyjdę do twojego życia. Umarłem na krzyżu i zmartwychwstałem, by cię zbawić. Jezus mówi, że umarł na krzyżu, by cię uratować. I Jezus Chrystus dzisiaj na tym miejscu zaprasza każdego z was, przyjaciele. Ewangelia, która jest zgłoszona, ona jest zgłoszona od 2000 lat na całym świecie. I dla Boga nie ma znaczenia, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Polska, czy to jest Rzeszów, czy to jest Poznań. On umarł za każdego człowieka i jemu zależy, aby wszyscy byli zbawieni. Tylko czy tobie zależy na twojej wieczności? Czy ty chciałbyś spędzić wieczność z dobrym Ojcem? Czy chciałbyś spędzić wieczność z Bogiem? Zawołaj do Jezusa, On przyjdzie i cię zbawi. Gwarantuję ci, że to zrobi, bo ja Go poznałem. On mnie nie zawiódł, On przyszedł mnie uratować. Jeśli macie problemy, przyjaciele, jeśli chorujecie na cokolwiek, jeśli macie problemy z kręgosłupem, z
swoim ciele możemy pomodlić się o wasze uzdrowienie. Poznaliśmy Boga, który uzdrawia. Boga, dla którego nie ma problemu z chorobą, dla którego nie ma problemu ze zniewoleniem. Poznaliśmy Boga, dla którego grzech nie jest problemem. On może cię prawdziwie uwolnić, on może cię prawdziwie uratować. Jemu zależy na tobie, jemu zależy na twoim życiu, jemu zależy na tym, by spędził z nim życie wieczne. Jemu zależy na człowieku, tylko przyjdź do niego. Przyjdź do niego i wezwij jego imienia. On jest dobrym Bogiem, kochającym tatą i on chce dać ci się poznać. Tylko czy ty przyjdziesz?